Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku otworzymy sobie dwa multipaki update'owe z kolekcji Topps Mage Attack sezon 2021-2022. Pierwszy multipak mamy po lewej stronie. Musimy to z góry jednak otworzyć. W środku są trzy saszetki. Jedna z normalnej edycji i dwie te update'owe, jedynka i dwójka. A w drugim multipaku jest trójka, czwórka i również saszetka ta zwykła. Tutaj, moi kochani, staram się nie zniszczyć tych multipaków, bo na odwrocie są checklisty. No, troszeczkę już są wygniecione, ale trudno. Czyli mamy checklisty i tutaj saszetki. Zaczynamy najpierw z saszetkami tymi zwykłymi. Zobaczymy, co tam jeszcze fajnego nam powpada. I w pierwszej saszetce jest Derun z Atalanty. Następnie Kier Milan. Modric Real. Birki Borussia. Fernando Sevilla, Marchezin Porto, z Milanu Calabria, Haller Ajax i ze specjalnych Antonio Goldmaschine West Ham, Madison Masterclass z Leicester, Klub 100 Neuer z Bayernu i Next Gen Fofana. Czyli to było w tej saszetce. Po drugiej stronie w identycznej saszetce mamy Bowena z West Hamu, następnie Evans Leicester, Piqué Barcelona, Rodrigo Real, Real Sociedad Elustondo, Gomez Sevilla, Zaniolo Roma, Kimpembe Paris Saint-Germain, a na specjalnych Remiro Super Savior Real Sociedad, Lenglet Defensive Warrior Barcelona, Klub 100 Bruno Fernandes z Manchester United i Next Gen Johnson West Ham. No a teraz lecimy z saszetkami update'owymi. Numer 1. I mamy tutaj limitkę z Messim. Hat-trick hero Messi. I do tego takie karty jak New Signing Depay z Barcelony. Korea Inter, to są wszystko new signing, nie będę się powtarzał. Jak będzie jakaś zmiana, to wtedy powiem. Messi, Paris Saint-Germain, Donnarumma, Zuma z West Hamu, Griezmann, Atletico, Varane, Manchester United, Rui Patricio, Roma. Tutaj już mamy teraz karty bazowe z update'u, czyli Fontes Lille. Ponownie New Signing Dawson West Ham, Golini Tottenham, Bertrand Leicester, bazówka Martineza z Interu, Kamara z Young Boys Berno, zespół ze Szwajcarii, Ulmer Salzburg i Castils bramkarz Wolfsburga. Czyli tutaj było 5 kart bazowych, pozostałe to były New Signing. Teraz numer 2, saszetka update'owa. I tutaj mamy z bazówek Brooks z Wolfsburga, Renato Sanchez Lille i karty New Signing. Heaton, Manchester United, Soumaré, Leicester, Smalling, to już jest bazówka z Romy, Dybala, Juventus, Hefty, Berno, i jeszcze jedna bazówka Wyber z Salzburga. I teraz mamy znowu New Signing. Sabitzer Bayern, Niguez Saul Chelsea, Dumfries Inter, Ramos Paris Saint-Germain, Kral West Ham, Kuncha Atletico, Jadon Sancho Manchester United i Temi Abraham Roma. Czyli to mieliśmy tym pierwszym multipaku update'owym, a teraz drugi.
gdzie mamy saszetkę numer 3 i numer 4. I limitką tutaj jest Hat-trick Hero Ronaldo. I na kartach New Signing jest w końcu z Milanu Olivier Giroud. Dalej Konate z Liverpoolu. Do tego Calhanoglu Inter. Paris Saint-Germain Hakimi. Vlasic West Ham. Rodrigo de Paul Atletico. Grealish Manchester City. Malen Borussia. I karty bazowe. Yilmaz z Lille. Ponownie New Signing. Romero Tottenham. Gil Tottenham. Westergaard Leicester. Bazówki. Morata Juventus. Aybischer Brno. Aronson Salzburg. I Maximilian Arnold Wolfsburg. No i czwarta saszetka update'owa. Zaczynamy tutaj z bazówką Weghorsta z Wolfsburga. Jonathan David Lille. I karty New Signing. Areola West Ham. Daka Leicester. Ponownie bazówka. Tym razem Immobile Lazio. Koulibaly Napoli. Sebatiu Brno. Adeyemi Salzburg. I ponownie New Signing. André Silva Lipsk. Ronaldo Manchester United. Dzeko Inter. Wijnaldum Paris Saint-Germain. Lokman Leicester. Lukaku Chelsea. Kamavinga Real. I ostatnia karta to Lamela Sevilla. Tak więc moi kochani, to jest zestaw kart update'owych. Czyli mamy karty New Signing, karty bazowe plus dwie limitki Hat-trick Hero z Messim i Cristiano Ronaldo. Tak więc dajcie znać, co myślicie odnośnie tych dwóch multipaków. Tak jak powiedziałem, nie ma albumu do tego, nie ma jako takich checklist. Na odwrocie właśnie multipaka mamy wyszczególnione poszczególne karty, jakie są w każdych paczuszkach update'owych, czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka. Trzeba będzie to po prostu sobie włożyć do albumu normalnego z przodu, z tyłu, żeby mieć checklistę widoczną. Także obie sztuki będą mi potrzebne. Ok, moi kochani, jeżeli filmik się podobał, łapki w górę. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. No i co? Widzimy się na kolejnych filmach. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć Wam!